Ten dzień musiał nadejść. Obejrzałem historię z życia wzięte Jaśka Waśleckiego. No, powiem trochę geniusz, no. Jest to najlepsza rzecz, jaka powstała kiedykolwiek na świecie. Nie wiem, koleś wyprzedził komedię co najmniej o 1000 lat. To jest tak, że... Myślę, że to zamyka jakby temat. Nie sądzę, że jest sens w ogóle cokolwiek robić komediowego. To już po prostu nie ma sensu. Już pewnych rzeczy nie przeskoczysz. Nie, ja nie mogę z czymś takim konkurować. Nic nie będzie lepszego. Ja wiedziałem, że prędzej czy później pojawi się ktoś taki, że będzie można mikrofon powiesić na kołku. Nie wystąpię z lepszym materiałem niż to zrobił Jasiek Wasilewski. Historie z życia wzięte jest to wzór nierozstrzygniony! Dla mnie i dla wielu lamusów, którzy po prostu udają, że robią stand-up, a pierdolą rzeczy w ogóle nijakie w porównaniu do tego, co zrobił Janek. Jak mam być zmotywowany do pisania i występowania po zobaczeniu tak dobrego speciala? Ja po prostu z dniem dzisiejszym wycofuję się z monologizmu kabaretowego. Jeżeli chodzi o moje robienie komedii, to muszę przynajmniej na chwilę przestać. Moja przygoda z komedią się skończyła. To jest tak dobre, że stwierdziłem, że rezygnuję z kariery komika, bo po tym, co zobaczyłem, wstyd mi wychodzić na scenę. Czas myśleć o czymś innym. Wrócę do normalnego życia, do normalnej pracy. Może to i lepiej. Pójdę do jakiejś pracy biurowej. Szukam pracy. Szukam pracy. Szukam pracy. Szukam pracy. Pierdolę, szukam pracy. Uwaga! Ten materiał przeznaczony jest tylko dla osób powyżej 18 roku życia. Nie jest dla osób o słabych nerwach. Oglądasz dalej na własną odpowiedzialność. Zwykły chłopak. Zwykłe miasto. Zwykły temat. Zwykłe obserwacje. Historie z życia wzięte. A teraz przed Państwem ze swoim solowym materiałem stand-upowym pierwszy mężczyzna dzisiaj, Janek Wasilewski! Siemano Polska! Dobry wieczór, cześć, słuchajcie! Jest teraz lato, jest gorąco, jestem cały spocony, ale czasem jest zima. I ja mam coś takiego, że mam bardzo dobrą równowagę. Nigdy, praktycznie nigdy w życiu się nie przewróciłem. Nawet kiedyś jechałem konno i koń skoczył, a ja się i tak nie przewróciłem. Kiedyś było coś takiego w ostatniej zimy, że idę z kimś, wiecie, jest mróz, ślisko, w ogóle tragedia. Opowiadam o tym, że ja to się nigdy nie wypierdalam na mrozie i w tym momencie wywróciłem się na lodzie. Jak jest zima, to jest taki moment czasami, nie, że o 16, o 17 już się robi ciemno. I wtedy z jednej strony jeszcze jest środek dnia, ale z drugiej strony jest już ciemno, no więc właściwie ja nigdy nie wiem, jak się witać, nie? Dzień dobry, dobry wieczór. Moim zdaniem powinno się mówić dzień wieczór. Faceci są inni niż kobietki, nie? Prawda? Są totalnie inni. No jest coś takiego, że ostatnio jedna dziewczyna miała torebkę, ja ją pytam, co ona ma w tej torebce, wiecie, ona jak to baba, po prostu w tych torebkach, szminka, portfel, jakieś rzeczy, w ogóle nie wiadomo co, ona mi wyjaśnia, co ma w tej torebce i że wszystko jest niezbędne i wtedy potem ona mnie pyta, co ja mam w tej torebce, a ja przecież nie noszę torebki, nie pomyślała. Fetysz stóp jest dziwny, nie? Przecież ludzie lecą na stopy, a stopy śmierdzą. To się chyba powinno nazywać nie fetysz stóp, a fetysz smród! A propos smrodu, jechałem sobie ostatnio autobusem i był tam, wiecie, osoba bezdomna, no menel, jak to się mówi, no i no, strasznie śmierdziało. No niestety tak czasem jest, to jest tragedia, no ale no, śmierdziało w tym autobusie.
to jeszcze nie był mój przystanek, autobus już dojeżdżał, stwierdziłem, że nie dam rady, wysiądę na przystanku, poczekam i wsiądę w następny autobus, no bo po prostu się zżygam, jak będę jechał tym autobusem. No więc wysiadam na tym przystanku, a Menel za mną i czekał ze mną na tym przystanku. Przypał! A propos Meneli, nie? Kojarzycie te akcje, jak czasem się prosi, idziesz sobie ulicą i Menel prosi cię o szluga, nie? To jest klasyka. Nie, kierowniku, może papieroska. Ja ostatnio sobie wyszedłem gdzieś tam na ulicę, miałem mało czasu, chciałem zapalić, bo palę, nie jestem głupi. I patrzę, kurde, nie mam szlugów. No i się rozglądam, czy od kogoś pożyczyć. Patrzę, jest Menel. Więc tak myślę sobie, dobra. Podchodzę do Menela i pytam, przepraszam proszę pana, czy ma pan może papierosa? I słuchajcie, to zdziwienie na jego twarzy. A teraz będzie żart muzyczny. Paparapa. Prysznice mnie strasznie wkurzają. Prysznice jest coś takiego, że każdy prysznic jest inny. Zauważyliście to? Gdziekolwiek się nie pójdzie, tu jest jakieś pokrętło, jakaś wajcha. Jak to ustawić, żeby woda leciała nie z góry, nie z boku, tam dokładnie gdzie chcesz, pod dobrym kątem, żeby nie była ciepła, żeby nie była zimna, żeby nie była gorąca, żeby była taka w sam raz. Zawsze jest coś innego. Ja nie umiem tego zupełnie nigdy zrobić. Byłem ostatnio u mojej dziewczyny. Ona ma rodziców, oni są bogaci, w związku z tym mają taki bogacki prysznic. Wszystkie pokrętła, wszystkie możliwe wajchy, po prostu najbardziej jakieś niesamowite technologie. Wchodzę tam, zupełnie nie wiem, jak odkręcić tę wodę. Stoję tam, w ogóle nie wiem, jak to zrobić, żeby nie to, że dobra, tylko jakakolwiek woda poleciała. Więc stoję bez gaci pod tym prysznicem chyba z 10 minut, kręcę, woda nie leci. W końcu coś wcisnąłem, zaczęła lecieć, a i tak była zimna. Lotnisko to jest dziwna rzecz, prawda? Nazywa się lotnisko, bo tam się przylatuje i odlatuje, nie? A ja ostatnio przyjechałem tam taksówką, więc to się chyba powinno nazywać jeździsko! Czasem jeżdżę w ogóle samochodem, nie? I jest coś takiego, że są straszne korki w Warszawie. Potwornie mnie to wkurza, bo gdzie nie pojedziesz, tam jest korek, to jest jedna rzecz. Ale druga rzecz, że nie ma totalnie gdzie zaparkować. I jeżdżę w kółko, nie ma gdzie zaparkować. No nie wiem, kiedyś chyba w końcu komuś zaparkuję na balkonie. Pip, 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 przepraszam, proszę zabrać pranie, będę parkował. Profesor Miodek? Chyba profesor Miód, albo profesorek Miodek! Strasznie mnie wkurza to, że jak jestem u niektórych ludzi, to oni, wiecie, przychodzę w gości i wszyscy ludzie zawsze przepraszają za bałagan. Każdy zawsze musi przepraszać za bałagan. Potwornie mnie to denerwuje. Przeproście za to, że przepraszacie za bałagan! Nie lubię też, jak się widzę z kimś i ten ktoś mówi strasznie cicho, nie? I rozmawiam i muszę pytać, co powiedziałeś? Nie, słuchaj, jeszcze raz, powiedz. Po prostu czasem mam ochotę powiedzieć, co? Co wieku? Głośniej! Miałem bardzo kochanego dziadka w ogóle. Bardzo go kochałem. On miał taką swoją ulubioną ławkę w parku. W parku Łazienkowskim. Zresztą pamiętam ten park, tę ławkę, często tam chodziliśmy. No to były piękne chwile i mój dziadek zawsze mówił, że to jest jego ukochana ławka i tam chciałby umrzeć. I faktycznie umarł na tej ławce w tym parku Łazienkowskim, tam niedaleko tego Białego Domu. Pamiętam jego ostatnie słowa na tej ławce tuż przed śmiercią. Orzeźwiający to jest słowo, które się używa tylko w reklamie! Tak mi powiedział i umarł. Ostatnio w ogóle gdzieś przeczytałem, słuchajcie, skoro nie wychodzicie jakimś cudem, że w jakiejś takiej prawicowej gazecie, nie? Bo lubię sobie czytać prawicowe, lewicowe, wszystkie, ponieważ jestem neutralnie światopoglądowy po to, żebyście wszyscy się mogli ze mną utożsamiać. Ale w prawicowej gazecie przeczytałem takie zdanie, że prawdziwy mężczyzna zawsze chroni kobietę. Ja mam z tym taki problem, jakby poza tym, że jakby kobiety sobie totalnie poradzą beze mnie i naprawdę nie potrzebują, żebym ja je chronił, co to jest w ogóle jakaś bzdura, ale ja mam problem przede wszystkim taki z tym, że mi się nie chce chronić kobiet, że nie będę łaził za kobietami i je chronił, ja mam swoje życie. Strasznie dużo roboty być takim samcem alfa, który chroni kobiety. No wyobraźcie sobie, że jesteście
Dziewczyny, wyobraźcie sobie, jesteście w tym supermarkecie, coś tam sobie wybieracie przy półkach i ja podbiegam, nie, błagam, nie kupuj Almette, twój smak jest dużo lepszy, proszę! Teraz będzie żart taki z cyklu hardkorowe. Słuchajcie, ostatnio typiara robiła mi loda. Powiedziałem jej, jak ty to świetnie robisz, mamo. A skoro już o kobietach mowa, to moja dziewczyna jest typową dziewczyną, nie? I przed snem pachnie jakimiś rzeczami, nie? Ona pachnie odżywką do włosów, szamponem, balsamem do ciała, jakimś kremem do smarowania się, pastą do zębów, to milion różnych zapachów. Ona sobie poduszkę spryskuje taką wodą lawendową, żeby mi się ładniej wszystko pachniało w trakcie spania, a ja najwyżej pachnę brakiem brudu! Ale może ogólnie coś w tym jest, że ona tak chce pachnieć, bo ona jest ogólnie dużo mądrzejsza ode mnie. Ona już studiowała w ogóle historię sztuki, ma dużo znajomych z tej historii sztuki. Ja nie znam się na tej historii sztuki zupełnie, ale mam taką ksywę w ogóle wśród jej znajomych, Van der Eyck starszy. Ja też nie wiem. Ej, a wiecie w ogóle, jaki jest najlepszy prezent dla dziewczyny? Bon na operację plastyczną. Dowolną. Dobra, też tak głupie żarty, ale powiem wam coś tak bardziej osobistego. Ja mam tak, że czasem się czuję bezwartościowy i mam takie wrażenie, wiecie, że zawiodłem, że jestem beznadziejny, że do niczego się nie nadaję i czasem mam wrażenie, że każda część mojego ciała do mnie mówi, że po prostu nie pasuje. Czasem mam wrażenie, że ręka do mnie mówi, co? Jesteś beznadziejny? Nie nadajesz się do niczego, prawda? No, nawet mną ostatnio sobie grzebałeś w majtkach, a potem dłubałeś w nosie. Siup, siup, łup, łup, dłup, dłup. No, ale słuchajcie, no mimo tej beznadziei jestem w związku, tak jak mówiłem, no i ostatnio przeżywamy kryzys, nie? I kryzys w związku to jest coś takiego, jakby samolot miał turbulencję. Jest tylko jedna różnica. Nigdy nie udało mi się być w dwóch samolotach naraz. A dziewczyna, związek jest trochę, w pewnym sensie to jest bardzo dużo roboty, to jest chodzenie jak do pracy. I dziewczyna jest czasem troszeczkę jak szef w robocie, nie? I chciałbym tak czasem powiedzieć do szefa, szefie, słuchaj, czuję, że ostatnio oddaliliśmy się od siebie. Brakuje mi przytulania. Gdzie się podział spontaniczny seks? No słuchajcie, a propos pracy, czasem mnie ludzie pytają, Jasiek, dlaczego nie kolegujesz się z ludźmi z roboty? No bo ja chodzę do roboty, do korpo i ludzie mnie pytają, dlaczego się nie koleguję i ja nie mógłbym się kolegować z ludźmi z pracy, bo ja się boję, że stracę te znajomości. Wiecie, praca się skończy, stracę te znajomości, będę szedł kiedyś do roboty. Idę do pracy, mam tam samych fajnych znajomych, w pracy są tylko super ziomy. Jasiek, ty już tu nie pracujesz od 5 lat! No słuchajcie, miałem też kiedyś takiego kolegę w robocie, w pokoju ze mną siedział, no właśnie nie byliśmy super zaprzyjaźnieni, ale tam było 5 osób w pokoju, on kiedyś został sam ze mną, byliśmy we dwóch w tym pokoju, siedzimy w ciszy, pracujemy, ja coś na komputerze, on coś na komputerze i on tak nagle do mnie... Ale chce mi się bzykać. Co ja miałem na to odpowiedzieć, nie? Co wy byście odpowiedzieli na to? Nie wiem, no w końcu powiedziałem, haha, no, czasem tak bywa.
pracy w ogóle są różni ludzie, nie? Są działy HR, gdzie wiadomo, są miłe, fajnie ubrane panie, są jakieś różne inne działy. Wchodzisz do pokoju informatyków i tam wali informatykiem. No ale ostatnio też przez pracę mam mniej czasu, niestety, i mam też przez to mniej czasu, żeby się spotykać ze znajomymi. I jak się już się z nimi widzę, to też potem, no niestety, nie starcza mi czasu, żeby zakopać ciała, zatrzeć ślady. W pracy są takie różne niepisane zasady, prawda? Jest coś takiego, że to jest taki savoir vivre corpo. Są takie zasady, najważniejszą zasadą savoir vivre corpo, moi drodzy, jest co? Jest to, żeby nigdy, przenigdy, przenigdy nie odgrzewać ryby w mikrofalówce. Nie? Są takie kąciki kuchenne, nie wolno odgrzewać ryby w tej całej mikrofalówce. Ja kiedyś sobie wchodzę, słuchajcie, do tego kącika kuchennego, patrzę, a tam ktoś smaży rybę na patelnię. To straszne. Nie, nie, przestań, nie, błagam, jak to śmierdzi. Nie, nie, nie. Mam bardzo silną ciocię. Ja mam tak bardzo silną ciocię, która jest no najsilniejszą osobą właściwie w całym otoczeniu, właściwie w całej gminie, w całym powiecie, w całym województwie. I ostatnio chciała zostać najsilniejszą osobą w całej Polsce. Były takie zawody strongmanów na Zamku Królewskim w Warszawie. Więc tam na tym zamku były różne zawody. Było ciągnięcie malucha za plecami, było rzucanie tymi wielkimi oponami do tyłu i było łamanie takiego wielkiego klucza francuskiego. No i faktycznie muszę wam się pochwalić, że moja ciocia jako jedyna złamała klucz w zamku! Właśnie, muszę wam się zwierzyć, że mam taką jedną straszną cechę, że ja potrafię sobie swoimi myślami czarnymi zepsuć każdą najfajniejszą chwilę w życiu, nie? Kiedyś tam uprawiam seks z moją dziewczyną. Ona żywo to wyglądało dokładnie tak samo. I nagle zaczynam sobie myśleć, o, jak fajnie, ale fajny dzień, teraz uprawiamy seks, wcześniej jedliśmy razem śniadanie, jajecznicę, kawę, to się wszystko teraz w jej brzuchu miesza, bełta, gnije, śmierć. Dobra, się przestań, zacznij myśleć o czymś przyjemnym, o tak, ale ona jest piękna, ale ona ma ładny nos, ten nos to ma chyba po mamie. Ciekawe, co u mojej mamy. Dzięki. Dziękuję. No zanim jeszcze byłem w związku, randkowałem. I to było trudne, bo na randkach jest coś takiego, że ciągle się oceniamy, nie? Że ty oceniasz drugą osobę i wiesz, że ona cię ocenia, ale udajesz, że nie oceniasz i ona też udaje, że nie ocenia i oboje to wiecie nawzajem, ale gracie cały czas w tę grę. I moim zdaniem na randkach powinno być znacznie, znacznie prościej. Po prostu powinny być różne punkty, dodatnie, ujemne, potem się wymieniacie arkuszami takimi z punktacją za fajne hobby, czy mieszkasz z mamą, czy nie mieszkasz, co robisz, wspólne zainteresowania. Potem patrzysz po prostu na randce, na ten arkusz, który dostajesz od drugiej strony i patrzysz, jak ci poszło. O nie! Do seksu na pierwszej randce zabrakło mi pół punkta! Jeszcze na randkach się czasem zdarzają takie niezręczne sytuacje, że w sumie nie wiadomo, czy to jest randka, czy nie, prawda? Strasznie mnie to zawsze denerwowało, że ja nie wiem, czy jesteśmy tu jako koledzy, czy ona wie, że ona mi się podoba, czy jak jakoś się ujawnię z tym, że ona mi się podoba, to wyjdę na creepa, czy ona właśnie na to liczy. Strasznie trudne i najgorzej jest się na przykład w kinie, czy gdzieś jedziesz autobusem i siedzicie obok siebie i wasze na przykład nogi zaczynają się tak lekko stykać. Wiecie, tak minimalnie, taki najmniejszy możliwy dotyk. I nie wiesz, czy ten dotyk to jest taki dotyk, czy to jest taki dotyk, że ona nawet nie zauważa, bo po prostu się nogi stykają i tyle. Ja się zawsze boję, że jest tak, że ja tam te nogi się stykają i ja mam w głowie. Nogi się stykają, zaraz będzie.
A ona tam obok... Jezu, mam nadzieję, że nic sobie nie wymyśla. Palan to bleśny! Też jak jestem na takich randkach, to się strasznie boję czasami, że wyjdzie na to, że ja myślę, że jestem na randce, a ona tutaj myśli, że jesteśmy tylko jako koledzy. Ale z drugiej strony wtedy jest takie rozwiązanie, bo zawsze sobie wtedy myślę, no to od dzisiaj rucham kolegów! Też tak macie, co? No dobra, ale były te randki, jestem w tym związku i słuchajcie, nawet ostatnio szukałem pierścionka zaręczynowego i okazuje się, że to jest straszny problem. Zaszukanie pierścionka zaręczynowego to jest naprawdę bardzo ciężkie zadanie. No bo tak, nigdy w życiu tego nie robiłem, tak? Ale jaka ma być obrączka? Jaka jest wielkość pierścionka? Jaka w ogóle jest skala wielkości? W czym to się mierzy? W milimetrach, w centymetrach? Miligramach, to pewnie nie, ale w czym to się w ogóle mierzy, nie? Jakie kamienie, jakie złoto, jaka próba złota, ile to powinno kosztować? Szlifowany, nie szlifowany, nie wiem. Moim zdaniem powinna być po prostu taka jedna wersja, taki sam pierścionek zaręczynowy dla wszystkich, gumowy z dzwonkiem rowerowym. Dobra. Usiądasz, bo chcę opowiedzieć o... ciężkiej sprawie, która być może dotyczy bardzo wielu kobiet. Mężczyzn pewnie też, ale jakoś kobiety zazwyczaj się na to żalą. Faceci kochają wysyłać nieproszone zdjęcia penisów. Nie, moim zdaniem powinno być łatwiej, powinno być jakieś takie uproszczenie, żeby nie musieli wysyłać tych penisów, żeby wszystko szło sprawniej. Powinno być coś takiego, że wchodzisz na profil na fejsie danego typa, klikasz dwa razy na profilowy i od razu widzisz zdjęcie jego siurdaka. I klik... Dobra, słuchajcie, ale zmieńmy troszkę ten temat z tych związków. Ostatnio przeczytałem na Instagramie, na takim profilu takiej Insta fitness instruktorki, która jest weganką i tak dalej, napisała, że w Burger Kingu pojawiły się wegańskie nuggetsy, które są w smaku dokładnie takie same jak nuggetsy z kurczaka. Więc pomyślałem sobie, Jezu, muszę tego spróbować. Popędziłem do tego Burger Kinga, wchodzę, dzień dobry, poproszę wegańskie nuggetsy. Biorę je, siadam, otwieram, biorę gryza i wtedy się zorientowałem, że ja nawet tych z kurczaka nie lubię. Ostatnio też szedłem sobie do sklepu, do Rossmana sobie szedłem. Idę. Wchodzę, a to był spożywczy. Poprawię sobie koszulę, słuchajcie, bo od tego act-outu, od tego odgrywania, aż mi tutaj wypadł mankiet. No, czasem tak jest, że w życiu coś komuś wypada. No z tych spożywczych to mnie w ogóle strasznie denerwuje to, że ostatnio we wszystkich sklepach wprowadzają te kasy samoobsługowe, nie? Że przychodzisz, musisz, o jest kasa, sam sobie nabić, zrobić dokładnie to samo co kasjerka, kliknąć tak czy inaczej, musisz wezwać, bo coś nie wchodzi, musisz to usunąć z tej wagi, potem i tak cię musi kliknąć, bo masz alkohol, papierosów i tak nie można kupić, więc musisz pójść do innej kasy, po prostu to jest dramat. Ale tak sobie myślę, że może w ogóle wszystko powinno być samoobsługowe, nie? Skoro już te kasy są samoobsługowe, idę sobie do takiego supermarketu, myślę sobie, oho, kupiłbym sobie jakąś pastę do zębów. Patrzę, a jest wiaderko, dobra, biorę mój lejek i moją tubkę i przelewam pastę do mojej tubki przez lejek. To w ogóle, wiecie, dalej mogłaby być jeszcze ta samoobsługowość, poza sklep w ogóle wyjść. Jesteście na mszy, o to ciało pańskie i sami sobie musicie upiec opłatek. No, słuchajcie, kolejny temat. Torcik wedlowski! To jest kurwa wafel, a nie tort! Jakie co to jest za wymyślanie ekskluzywnych nazw? To tak jakby Karolaka nazywać aktorem! W ogóle ten Karolak, on ma twarz moim zdaniem jak z obrazu. Z obrazu nędzy i rozpaczy! Karolak to w ogóle jest jak Polska, nie?
On jest takim uosobieniem Polski. Ale wyobraźcie sobie, co by było, gdyby Polska była fajnym krajem, gdyby nie było tych wszystkich zawieruch dziejowych i Polska się rozwijała pięknie. Wszyscy by chcieli być jak Polska. Wszyscy by jedli pierogi, byłyby najmodniejsze na całym świecie. Wszyscy by oglądali polskie porno tylko i wyłącznie. I wiecie, latynoski jeździłyby na Erasmusa do Polski. Potem by wracały do Polski i żaliły się swoim koleżankom. Oj, Maria, słuchaj! Ja już nie mogę sypieć z takiego zagrodka Polaków na Erasmusie w Puławie! Radom? O co chodzi z Radomiem? Dobra, ale wracając do jedzenia. Słuchajcie, pamiętacie, kojarzycie taki ser, który jest na przykład w Biedronce, który się nazywa Dziuramer? To jest taka dziwna, taka ekskluzywno-polacka nazwa, nie? Bo z jednej strony Amer, a z drugiej strony Dziur. Nie, to jest po prostu co, jak inne rzeczy się może tak powinny nazywać w sklepie, nie? Że przychodzę do sklepu, patrzę na listę zakupów, okej, co mam na liście? Aha, okej, dobra, tak. Dziuramer, kiełbesa, pasztetutko i 15 deko mielonkelli. Jeszcze w sklepach w ogóle jest batonik Pawełek, nie? To jest w ogóle jakaś zwariowana, szalona rzecz, która myślę tylko w krajach słowiańskich może mieć miejsce. Otóż jest to batonik, rzecz dla dzieci, która ma alkohol. Pawełek jest z alkoholem. Ja się zastanawiam, co się stanie, jak taki niepijący od wielu lat alkoholik zje Pawełka i złamie tę swoją trzeźwość. Co wtedy? Popada w totalny taki ciąg alkoholowy. O, zjem Pawełka, zjem kukułki i zagryzę baryłką! Mówię, to jest ciekawe, nie? Że jest batonik Pawełek, jest batonik Grześki, nie Grzesiek, tylko Grześki, jest do tego Maciek. Oni się pewnie wszyscy znają i w ogóle ciekawe, co na to wszystko Danusia. Ej, macie w ogóle tak czasem, że jesteście w bankomacie i czekacie przy tym bankomacie. Nie wyobraźmy sobie, uwaga, zbuduję scenę. To jest bankomat, to jestem ja, a to jest osoba przede mną w kolejce, która stoi do bankomatu, nie? I taka osoba przy tym bankomacie zajmuje strasznie dużo czasu. Zawsze oni tam po prostu, nie wiem, mi się wydaje, że ja przychodzę do bankomatu, klik, klik, pik, pik, psi, pe, i już mam te pieniądze. A oni tam coś robią zawsze. Ja, co oni tam tak długo robią? No, sam nie wiem. Mam już w ogóle dosyć polityków polskich, wiecie? Jestem już totalnie dosyć. Wyobrażam sobie taką wizję, która mnie na maksa uspokaja, nie? Że Kaczyński gdzieś odlatuje. Kwa, 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 kwa. To nie jest Donald Tusk, tylko Donald Tamsk. W ogóle o co chodzi z Giertychem? Jaki gier? Dosyć ich mam. Dalej, Boże. Ty też? Jeżeli macie dosyć polskich polityków, zróbcie hałas! No i to rozumiem. Nie, słuchajcie, skoro już się tak dobrze znamy, to wam powiem, jaką akcję kiedyś odwaliłem w kinie. Lubię tak czasem coś powiedzieć, że tak dużo osób się zaśmieje, takich postronnych też, nie? Byłem w kinie z koleżanką i to już było parę lat temu, leciał trailer filmu Abraham Lincoln, Łowca Wampirów. Był taki film, naprawdę, Abraham Lincoln, Łowca Wampirów. Jest ten trailer, ludzie siedzą, trochę śmieszne, trochę dziwne. Kończy się trailer, jest taka cisza piękna w tym kinie i wtedy ja mówię do tej koleżanki: ej, i co? Co będzie następne? Lech Wałęsa, Łowca Wilkołaków? Całe kino się zaśmiało. A w ogóle słuchajcie, w kinie jest coś takiego, że ostatnio jest strasznie dużo tych długich filmów, nie? Strasznie mnie to zresztą wkurza, że nie ma czegoś takiego, że jest film, który trwa 1,5 godziny. Wszystko teraz musi trwać co najmniej 2 godziny, 2 godziny 20 minut, 2,5 godziny, 3 godziny. Wszystkie te filmy są długaśne, człowiek tam siedzi, do kibla się chce, jeszcze są te reklamy wcześniej, już mam trochę dosyć tego tak naprawdę. Ale najgorsze jest to, że jak się jest w tym kinie i siedzisz na tym fotelu, to po tych 2-3 godzinach zaczyna się strasznie pocić pupa, nie? Ja po takim filmie wstaję, mam taką spoconą pupę i w tym czasie myślę sobie, słuchajcie, że cała sala ma spocone pupy. Cała sala w filmie ma spoconych pup.
Ja to uwielbiam. O, spocona pupa, spocona pupa. Ciekawe, jak wy teraz swoją drogą, jak tu siedzicie. A, spocona pupa, spocona pupa, łupa, łupa, łupa. Ale powiem wam, że nie byłem pewny tego żartu, co teraz powiedziałem. Oj. W ogóle ten taki, to śmianie się z tych pup spoconych, to jest taki dziecięcy żart, nie? Dzieci lubią się pośmiać z kupy, pupy, że coś jest zgniłe i tak dalej. To jest dla mnie taki paradoks w ogóle z dziećmi, nie? Że dzieci jak są małe, to są takie słodkie i kochane, a potem się starzeją i są już wcale nie takie słodkie i nie takie kochane, nie? Że jest taki mały Piotruś ma roczek, ja gu, 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 gu. Potem jest stary Piotr, ma 60 lat i ja ku, 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 kurwa, znowu rachunki za prąd. Nie, ale wiecie, w ogóle fajne jest to, jak wtedy ten film obejrzałem, ten z tym wilkołakiem, nie? Z Lechem Wałęsą. To się te pupy spociły tak strasznie. No, ale obejrzałem ten film, nie? I jednocześnie rozśmieszyłem publiczność, czyli upiekłem dwie pieczenie na jednym ogniu. Co to jest w ogóle za powiedzenie? Dwie pieczenie na jednym ogniu. Czy to jest jakaś sztuka niesamowita? Przecież to jest mega łatwe. Bierzesz dwie pieczenie, wkładasz je na jeden ogień. To tak jakbym się chwalił, nie wiem, że umyłem dwie nogi pod jednym prysznicem. No, wow, wielkie no coś. Kurde, nogi, nie? Jestem drugą nogą na tamtym świecie. Jedną nogą na tamtym świecie, chyba się mówi, prawda? Dziękuję, że ktoś mnie poprawił, tak jest. Jestem już jedną nogą na tamtym świecie. To jest też, byłoby ciekawe, jakby nie było tak, że jesteś jedną nogą na tamtym świecie, a drugą nogą tutaj, ale okazuje się, że po śmierci nic nie ma, więc ujebało ci nogę. Nie, no polski język jest dziwny. Śmieszny jest. Ach, ten polski język to jest niesamowita sprawa. Słuchajcie, mówimy na przykład, ale coś jest proste, mówimy na to bułka z masłem. Ale czy to jest naprawdę najprostsza rzecz, jaka istnieje? Dlaczego nie mówimy po prostu, to jest proste, bułka? Ale w ogóle jeszcze jest taka kwestia, jeszcze jest jedno powiedzenie, które mnie rozważa. Zostańcie ze mną, ale słuchajcie, rozwala mnie to powiedzenie absolutnie. To jest aptekarska dokładność. To miało kiedyś sens, nie? Jak aptekarz to była ta osoba, która faktycznie przygotowywała leki, przelewała te różne rzeczy z rurki do rurki, z ampułki do ampułki, coś tam robiła. No i rzeczywiście musiała być dokładna, no bo to ona robiła te leki. A teraz tak naprawdę aptekarz to jest taki trochę lepszy sprzedawca, nie? On tak naprawdę nic nie wie, tylko wydaje tam na kasie. Idziesz, o, dzień dobry pani magister, jestem tutaj w aptece, tak, to jest apteka. I czy, przepraszam, czy mógłbym prosić chlorhinaldin? Wtedy ta aptekarka robi nie wiem, czy mamy chlorhinaldin. Alina, mamy chlorhinaldin. Aptekarze, zjeby. Jak ja ich nienawidzę. Dobra, słuchajcie, czas troszkę z wami pogadać, troszkę crowdworku, poznajemy się lepiej. Słuchaj, ty kolego tutaj w pierwszym rzędzie, a jak masz na imię? Michał. Haha, Michał Głupichał! Słuchajcie, w ogóle rozwala mnie to, że są ludzie, którzy są bardzo religijni i wierzą, że jak coś zgubią, a potem to znajdą, to pomógł im w tym święty Antoni. Ja ostatnio miałem taką sytuację w rodzinie, że mój wujek był na działce, on miał taki fajny portfel, i zgubił ten portfel, właściwie nawet nie zgubił, tylko mu go ukradli, ktoś tam wbił na działkę w ciągu dnia, normalnie wszedł przez okno, zawinął portfel i wujek się strasznie długo modlił, żeby mu ten portfel oddalił, tam było bardzo dużo cennych rzeczy, dużo pieniędzy i słuchajcie, po paru dniach faktycznie ktoś przerzucił ten portfel z powrotem na działkę przez płot, nie? Ale w portfelu nie było tych cennych rzeczy, nie było pieniędzy, co nie zmienia faktu, że mój wujek uznał, że pomógł mu święty Antoni. Absurd, no, nie wiem. Ale w ogóle wiecie, co by było,
gdyby ludzie wierzyli, że jak na przykład nie dzwonisz do kogoś i ktoś nie odbiera, to wtedy trzeba się pomodlić do świętego telefoniego. Nie? I zawsze w końcu ktoś odbierze, nie? I ten ktoś odbiera i ty wtedy mówisz: och, dziękuję ci, święty telefoni! No, często takie wierzące są starsze osoby, nie? Ostatnio jadę sobie autobusem, siedzę sobie w autobusie, zająłem ostatnie miejsce i w tym momencie do autobusu wchodzi starsza pani. No, ja zostałem nauczony przez rodziców, że ustępuje, nie? Że kto pierwszy, ten lepszy, że lepszy ustępuje, że człowiek się może poczuć jakby tą bardziej wartościową osobą i że ustąpienie komuś nie jest taką oznaką uległości. Więc przypomniałem sobie w tym momencie, że no, ja chodzę na psychoterapię i że mój psychoterapeuta nauczył mnie, że nie muszę być lepszy niż inni. Więc nie ustąpiłem miejsca. Słuchajcie, no bo psychoterapeuta nauczył mnie, żebym nie ustępował miejsca w autobusie. Ten autobus jechał na Mokotów, słuchajcie. I tym sprytnym przejściem zrobimy przejście, słuchajcie, do żartu. Słuchajcie, o, słuchajcie, bobrach. Bo ostatnio przeczytałem gdzieś w gazecie, takiej lokalnej, że na podwórko, na Mokotowie, przyszły bobry i pogryzły drzewa. Ja się zastanawiam, skąd się wzięły bobry na podwórku na Mokotowie, jak one normalnie mieszkają gdzieś, no nie w mieście w każdym razie. No i tak sobie pomyślałem, że być może one po prostu tak pracują. Że one pracują, podgryzają te drzewa, jeżdżą autobusem do pracy, nie? Może gdzieś tam jeżdżą spod Warszawy autobusem. Wyobraźcie sobie, wsiadacie sobie do 523, w Warszawie jesteście, albo tu mieszkacie, albo przyjechaliście w odwiedziny, albo na wycieczkę klasową. Wsiadacie do autobusu, a tam cały autobus bobrów. Pan bubr czyta gazetę, bubr kierowca zmienia biegi ogonem. Przepychacie się do przejścia, tam jakaś taka seksowna bobrzyca stoi tak... Ja też będę wysiadała. Nie no, ale serio, może one do pracy jeżdżą. Nie wyobrażacie sobie, że taki bubr po całym dniu obgryzania tych drzew na Mokotowie, wyczerpany, wsiada do tego autobusu, jedzie gdzieś tam pod miasto, wraca do domu, do tej Żereni, czy gdzie one tam mieszkają. Siada i żona go pyta: słuchaj, kochany mężu bobrze, jak było w pracy? I on jej na to odpowiada: o Jezu, weź mnie nawet nie pytaj. Na samą myśl o tym bolą mnie zęby. Koziołek Matołek? Rozwala mnie to, że Kornel Makuszyński stworzył postać i od razu nazwał ją debilem. No, o co mu chodziło? Kobieta eksperymentująca z seksem jest jak trup. Z każdym dniem coraz bardziej rozkładają jej się nogi. Wspominałem wcześniej, że biorę jakieś tam leki psychiatryczne, że chodzę na terapię. No i faktycznie biorę te leki. Jest taka rzecz, która jest najgorsza w tych lekach, to jest to, że mają skutki uboczne. Nie? Ja akurat dosyć mało tych skutków ubocznych mam, ale jest jeden, który mi strasznie doskwiera. Jest to opóźniony wytrysk, to się nazywa. To znaczy, że uprawiasz seks albo się masturbujesz i strasznie dużo czasu zajmie, zanim dojdziesz. Ja pamiętam, jak po raz pierwszy waliłem konia po lekach i nie mogłem dojść. Słuchajcie, po godzinie, godzinie 10, godzinie 20, już miałem dosyć. Żałowałem. Dlaczego ja w ogóle zacząłem? Dlaczego ja w ogóle zacząłem? Jak ja mogę? To było straszne. Słuchajcie, to jest coś takiego jak czekanie na pociąg, który nigdy nie przyjeżdża, z tą różnicą, że jak czekasz na pociąg, to przynajmniej masz na sobie gacie! Dobra, powiem wam historię. Też z cyklu historii seksualnych. Miałem kiedyś trójkąt, taki łóżkowy.
Było spoko, słuchajcie. No trójkąty ogólnie wyobrażam sobie tak, że jest to jakaś niesamowita przyjemność, niesamowita rozkosz, niezwykłe doznanie, niebiańskie wręcz. Że jesteś ty, dwie osoby z płci, która ci się akurat podoba, albo z płci, które ci się podobają. No w moim przypadku, no to wiadomo, ja i dwie kobiety. Słuchajcie, no faktycznie tak było. Jedna w ogóle brunetka, druga blondynka, no po prostu niesamowite. Taka plątanina ciała, no było to przepiękne. Ale nie dlatego wam to opowiadam, że to było udane. No jakby w trakcie tej plątaniny ciał zacząłem się orientować, że one są troszkę bardziej zainteresowane sobą niż mną. I jakby tak zaczęły mnie wyplątywać powoli z tej plątaniny. I tak się orientuję nagle, że jestem gdzieś na skraju łóżka i że najwyżej to sobie mogę popatrzeć. Więc coś tam próbuję tak, no ale jakby nie. No więc ten trójkąt trochę mnie znudził. Usiadłem sobie gdzieś tam z boku łóżka, zacząłem w ogóle przeglądać fejsa, po jakimś czasie stwierdziłem, że jestem głodny, że chce mi się palić. No więc poszedłem do żabki na dole po papierosy i czekoladę i wracam. One nawet nie zauważyły, że ja wyszedłem w tym czasie. Nie było mnie tak, nie wiem, 20 minut. I ja wchodzę, one, o Jezu, Jasiek, wychodziłeś? A ja wolałbym wchodzić! Jezus Maria, no mam już ponad 30 lat. Jest tak, że strasznie trudno mi się spotkać ze znajomymi, bo albo ja nie mam czasu, albo oni nie mają czasu. Ciągle ktoś ma jakieś wymówki. Za wymówki, moim zdaniem, w idealnym świecie powinna być w ogóle kara śmierci. Powinno być tak, że za wymówki lecą główki. W ogóle denerwuje mnie potwornie to, jak ludzie mówią, że nie mają czasu, żeby się spotkać. To nie jest tak, że nie masz czasu. Masz czas, tylko w tym czasie wybierasz nie mnie. Nie jest tak, że ktoś sobie myśli, ojejku, a nie, niestety, no nie mogę się spotkać o 16, bo o 15 wpadam pod autobus. No ale czasem się już zdarzy spotkać z kimś, nie? Zobaczyć. I idzie takie stado ludzi gdzieś tam przez miasto, nie wie gdzie pójść, ktoś chce iść na piwo, ktoś chce iść gdzieś indziej. Krąży takie stado, każdy w inną stronę, rozbiega się, nie wiadomo, ktoś gdzieś wchodzi, ktoś ginie za rogiem, ktoś zostaje z tyłu, bo wiąże buty, ktoś wychodzi szybciej, to jest porozbiegane, więc mam taki pomysł, chciałbym zostać takim kowbojem pasterskim wyjść imprezowych, nie? Miałbym już takie lasso i bym tak chodziła, hella, 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 gdzie ty tam? Do metra schodzisz? A siup! I na lasso bym łapał ludzi. No ale w ogóle to, wiecie, to wybieranie. Najgorzej jest, jak chcecie gdzieś pójść zjeść. Chcecie pójść zjeść. A tam ktoś ciągle marudzi, bo ktoś chce zjeść mięso. Ktoś chce zjeść wege. Bleble. No to jest po prostu pojebane. Ale niesamowite jest to, w ogóle, że wszystko, co jedliśmy, niezależnie, czy jesteś wegetarianinem, czy wszystko jesz, czy jesteś weganinem, wszystko, co jemy, kiedyś żyło. Czy to były mięso, czy roślina, zawsze wszystko kiedyś żyło. Nie jemy nic, co nie było żywe. Jest to dla mnie fascynujące. I w związku z tym coś tam. No ale takie wyjścia w ogóle ze znajomymi, to jest też taka przerąbana sprawa, jak jest zima, nie? Wchodzicie do jakiegoś baru, do jakiejś restauracji, jest wieszak z kurtkami i te kurtki tam tak wiszą jedne na drugie. I no ja palę, już wcześniej mówiłem o tym kupowaniu papierosów, więc gdzieś wieszam swoją kurtkę, potem ludzie wieszają kurtkę na mojej i ja chcę wyjść zapalić, to muszę pozdejmować te cudze kurtki, wziąć swoją, czasem jeszcze jest podobna do czyjeś, ja zdejmuję te kurtki, się czuję jak taki złodziej kurtek, nie? Dobrze, że przynajmniej nie kradnę majtek. Albo z tymi kurtkami, nie? Jak jesteś na jakiejś domówce i wtedy zazwyczaj jest tak, że na wieszaku w domu nie ma miejsca na kurtki, ktoś mówi, dobra, słuchaj, tam jest sypialnia, wszyscy walnijcie te kurtki na łóżko, nie? I potem idziesz gdzieś sobie do łazienki, patrzysz przez drzwi, na tym łóżku jest tak dużo kurtek, to jest taka orgia kurtek. Tylko wiesz, no, ktoś tam wsadza, ojejku, tylko nie wsadź czapki w nie mój rękaw. Imprezy. A jak imprezy, to narkotyki. Jamaica style. W ogóle jest coś takiego, słuchajcie, że jak się coś bierze jakieś narkotyki, to strasznie trudno jest znaleźć zaufanego dealera, nie? Bo ludzie
Każdy mówi, że ja to mam dobre rzeczy, ja to ufam mojemu dealerowi, ale skąd wiedzą? Nie wiedzą tak naprawdę. Są gdzieś tam przekonani. Dlatego moim zdaniem powinna istnieć taka jakaś strona do oceniania dealerów. Tak jak znany lekarz.pl, nie? Znany dealer.pl. O, napiszę sobie komentarz, tak, bardzo dobry dealer, kontakt bezproblemowy, wygodna dostawa u mnie pod śmietnikiem. Ocenię go. Dam mu 5 strzykawek. Dziękuję, to tyle ode mnie. Ej, słuchajcie, to jest w ogóle jak przy seksie, nie? Dziękuję, to tyle ode mnie. Dzięki, dziękuję. Dzięki, dzięki. Byliście wspaniali, bardzo wam dziękuję. Bardzo wam dziękuję, Polska. Dzięki, bo takie spesek, bo takie spesek.